polane z rokówki, bo spościera się przepiękny widok na południe, na część Tat, no, głównie Taty Zachodnie. Widoki na tatrzańskie giganty, czyli Gerlach, Wysoką, Erysy, Galerię Gankową, trzy wierzchołki Mięguszowieckich, Cubrynę, a gdzieś tam w lewo, w kępie drzew lodowy i pyszny, czyli Durny, a na końcu Łomnica i jeszcze Kierzmarski. Spod Kiczory widoki na Tatry. Ma górę z Piską, Chombarki, Morze Pienińskie, a tu bliżej grzbiet Lubania biegnąco przy Andrzej Gnojowskiej na Lubań z tą wieżą widokową, a dalej za obniżeniem Doliny Dunajca już Beskid Sądecki. Trzeci co do wysokości szczyt Górców Kiczaja została zdobyta, a z niej oczywiście piękne widoki na pasmo Lubania, na Beskid Sądecki, część Beskidu Sądeckiego, na Pieniny, na pasmo Wiatrennego Wierchu, na Morze Pienińskie, no i oczywiście niezmiennie piękny widok na Tatry. Widoki z Długiej Przełęczy, albo jak to woli, Hali Długiej, na Tatry, choć nie są tak wyraziste jak wcześniej. Jeszcze takie krótkie widoki ze szczytu, oczywiście Tatry, gdzieś tam hen w oddali Babia Góra i Pilsko. Tatry już po zachodzie słońca, ale w jeszcze czerwieniejącym niebie.